Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej zorganizowała wydarzenie pod hasłem Szolka Tyju – pierwszy fest literacki. W ramach tej imprezy 5 listopada w Pałacyku Donnersmarków odbył się kiermasz książek śląskich twórców i publikacji o regionie. Fest literacki wypełniony był również autorskimi prezentacjami i dyskusjami o książkach. Zainteresowanie tym wydarzeniem, i to zarówno ze strony wydawców, autorów, jak i czytelników, przerosło oczekiwania organizatorów. Parę miesięcy temu zastanawialiśmy się z panem dyrektorem, jak to będzie wyglądało, jak to zrobimy, jak ten fest literacki Szolka Tyju będzie funkcjonowała. To baliśmy się przede wszystkim o to, czy przyjadą wydawcy, bo od nich to dużo zależało. Później, jak wydawcy już potwierdzili, to mieliśmy stracha, że nie będzie ludzi za dużo, że po prostu wykładowcy, znaczy prelegenci będą mówili do pustych krzeseł. Wszystkie te obawy okazały się płonne do tego stopnia, że na pewno zrobimy wszystko, aby w przyszłym roku powtórzyć tą Szolkę Tyju jako targi książki śląskiej i o Śląsku, jak również, żeby powtórzyć, no miejmy nadzieję, sukces frekwencyjny. A na co warto było zwrócić uwagę podczas tego wydarzenia? Która publikacja może okazała się jakąś taką perełką? Trudno jest powiedzieć, bo nie wiemy, co się najwięcej sprzedało. A po tym można byłoby poznać, co jest perłą, a co po prostu jest no, kiczem. W każdym bądź razie najważniejsze jest to, że pokazaliśmy, co idzie gadać po śląsku, idzie szrajbować po śląsku, idzie książki po śląsku sprzedać. I co najważniejsze, nie ma gańba gadać po śląsku. Takie szlajwki, jak ja tutaj w Szakecie mum, wypnęło ponad 250 ludzi odwiedzających dzisiejszą, powiedzmy sobie, imprezę. I mogą powiedzieć, tak, ja tego mum w Zoce, że mogę siebie nazywać Ślązokiem. W zakresie promocji literatury i czytelnictwa jest wiele do zrobienia, a pierwszy fest literacki w Rudzie Śląskiej był doskonałym miejscem kulturalnych spotkań. Podczas tego wydarzenia nie chodziło bowiem tylko o sprzedaż, ale także o umożliwienie czytelnikom wymiany poglądów czy stworzenie okazji do poznania twórców. Podsumowaniem pierwszego festu Szolka Tyju była biesiada literacka. Biesiada literacka to figura literacka oczywiście. Biesiada będzie polegała na tym, że będziemy świętowali spotkanie autorów, wydawców, czytelników i bibliotekarzy nade wszystko, ale też będzie przyznanie nagrody honorowej. Nagroda będzie się nazywała Tabulka. Tabulka po śląsku, ale nazwa będzie nawiązywała do koncepcji, gdyż będzie to płyta w kamieniu zrobiona, kawałek płyty, gdzie będzie ten tytuł wybity i w przyszłości te kamienie, te płytki małe będą wmurowane w placek przed biblioteką, czyli w agorę biblioteczną. Jak nam się nie zmieści przed jedną filią, będziemy robili przed następnymi filiami. I będzie to taka jakby przestrzeń mentalna dojścia do biblioteki. Złośliwcy mówią, że będziemy deptać po tych nazwiskach, a pozytywnie nastrojeni powiedzą, że będziemy się pochylać, idąc do biblioteki. I dzisiaj po raz pierwszy, czyli historyczny moment nadszedł, kiedy uhonorujemy w tym roku, czyli Anno Domini 2015, bardzo znaną osobowość literacką. Możemy zdradzić, kto tą tabulkę otrzyma? Możemy zdradzić. Autorem, który otrzyma to dzisiejsze wyróżnienie, będzie oczywiście pan Henryk Waniek. Pasjonaci literackich podróży z pewnością podczas Szolki Tyju znaleźli coś dla siebie. Wydarzenie to dzięki zaangażowaniu wielu instytucji oraz organizacji przerodziło się w niezwykłe święto czytelnictwa i literatury. Ja podeszłem do tego z pełnym entuzjazmem. Wiedziałem, że od 2 miesięcy mniej więcej Krystian mi przysłał zaproszenie, znaczy się najpierw informacje, zaproszenie oczywiście potem. Uważam, że jest to potrzebne, żeby promować zarówno śląskich autorów, jak i śląskie publikacje, bo wiedzy o tym jest za mało. Ja już też zgłaszałem w ramach Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego taki postulat, żeby za pośrednictwem Biblioteki Śląskiej, która przecież dostaje egzemplarze obowiązkowe, gdzieś publikować taką listę wydawnictw śląskich, które się okazują, albo śląskich autorów, niekoniecznie o Śląsku, prawda, ale przykłady śląskich literatów, poetów,
historyków, na różne i innych piszących na różne tematy, nie tylko prawda śląskie. Może czegoś takiego się doczekamy. Po drugie, nie jest to jakaś kontrpropozycja w stosunku do targów śląskich, które się jutro zaczynają, targów książki w Katowicach. Ale ja sobie wczoraj przeglądałem i program, i wystawców, i uczestników, i tam naprawdę śląskich nazwisk, śląskich wydawnictw jest tyle, co kot napłakał. Więc to o czym świadczy. Jeżeli się ściąga ludzi gdzieś tam z Wrocławia, z Warszawy, skądinąd, ja pochwalam, oczywiście pochwalam, bo my się nie zamykajmy w obrębie śląskości, ale znajdźmy w tych targach śląskich kącik jakiś taki większy na promocję naszych śląskich rzeczy. Mi się wydaje, że to, co dzisiaj było, zresztą nie jest to tylko moja opinia, bo słyszałem znajomych, bo my tu się znamy, można powiedzieć prawie wszyscy, że to jest naprawdę coś fantastycznego i myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej ludzi, jeszcze więcej wystawców, jeszcze więcej autorów. Tylko nie wiem, czy miejsca starczy na to. Taka działalność kulturalna, zbiorowa, organizowana przez gminę, to jest jedyne, co może gmina zrobić dla kultury w sferze książki, tak? I tu gmina się wywiązuje ze swojej roboty. Natomiast problem jest w księgarniach. No bo w Rudzie Śląski nie ma w zasadzie księgarni. Takich normalnych, gdzie byłby księgarz, mieszka w Rudzie, albo Orzegowie, już nie powiem, ale gdzieś w samej Rudzie, gdzieś na Wirku, na Wybytomiu, tam nie ma księgarń normalnych. I tu się coś źle dzieje. Oczywiście w jednym supermarkecie jest, tak? Ale to jest sieciowa księgarnia. Tam śląskich książek nie ma. W związku z tym jest jakaś choroba kultury na Śląsku, bo my się tak fajnie wszyscy, no jo, my na Śląsku mamy fajnie, no nie wszystko mamy fajnie. No zresztą poszukajcie se, a kaj w Chochowicach, mówię o księgarni, nie o punkcie, kaj są tu pora książek, tu zeszyty, ołówki i coś tam, ja? Ale o normalnych księgarni. A dlaczego ich nie ma? No bo ludzie nie czytają książek. I tu jest klucz, a jak nie będziemy czytać książek, to będziemy cepowaci. Bo to nie znaczy, że trzeba czytać śląskie książki, bo przecież w księgarniach są wszystkie. A jak będziemy cepować, nie będziemy rozumieć świata. A nie będziemy rozumieć świata, będziemy boroki. No i to jest to. Dlatego gmina, owszem, biblioteka zrobiła to, co do niej należy i bardzo dobrze. No ale przecież nie pójdzie do każdego do domu i mu nie zrobi literackiego fajeru. A to są naprawdę ciekawe rzeczy. No, ktoś powie, o, książki czytać. No właśnie, na tym polega wygimnastykowanie umysłu. I niech to będzie ten pierwszy, ten taki fajer, ta szolka tyju, czy to w ogóle ta impreza z literaturą, niech ona będzie takim wyrzutem sumienia dla ludzi. Zresztą nie na Rudzie Śląskiej, bo problem nie jest tylko Rudy Śląskiej. Problem jest generalnie Śląska. My są fajny region, ale musimy się poprawić, między innymi w tej sprawie. No i tyle. Literacką biesiadę uświetnił akordeonowy koncert Józefa Osmendy połączony z krótką prelekcją o tych ciekawych instrumentach. Warto również dodać, że na tę okazję Rudzki Oddział Polskiego Związku Filatelistów wydał okolicznościową kartkę i datownik. Inicjatywa organizacji spotkania środowiska twórców, wydawców i czytelników była niezwykle trafionym pomysłem.